Na początku sierpnia 1920 roku rozpoczęło się fortyfikowanie linii obrony położonej na południe od Serocka. Zaczynała ona się w Jadwisinie, biegła przez Ludwinowo-Zegrzyńskie, Wolę Kępińską, Dębę aż do Orzechowa. Była nazwana odcinkiem Zegrza. Początek tego odcinka był właśnie tutaj, na ulicy Radziwiła w Serocku, tuż przy parku przy Pałacu Radziwiłłów. Za pracę na odcinku obrony Zegrze, także tutaj w Woli Kiełpińskiej, wzdłuż dzisiejszej drogi krajowej 62, odpowiadał inżynier wojskowy, porucznik Jerzy Odrowąż-Pieniążek. Roboty obejmowały budowę umocnień polowych, okopów, zasieków zrutu kolczastego oraz stanowisk dla karabinów maszynowych i dział. Pieniążek miał do dyspozycji tylko niewielką grupę saperów. Zasadniczą pracę wykonywała ludność cywilna. Początkowo była to grupa mieszkańców Serocka, w tym około 500 Żydów. Później wskutek skarg porucznika Pieniążka przywieziono mu z Warszawy 2000 cywilów. Niestety wiele osób było w podeszłym wieku, schorowanych. Było też sporo kobiet. Prace posuwały się zatem bardzo wolno. Brakowało też narzędzi i materiałów. Mimo to do 13 sierpnia udało się wykonać większość prac i dociągnąć do okopów polowe linie telefoniczne. Halo, halo! Dowództwo pułku Zegrze! Sierżant Malinowski po tej stronie! 12 sierpnia około godziny 20 do Łachy zbliżyły się czołówki 600 Dywizji Strzelców z 3 Armii. Bolszewicy zeszli nad Narew. Cała sytuacja była obserwowana przez Polaków, którzy byli po drugiej stronie rzeki. Przyczółek mostowy w Wierzbicy był obsadzony przez kompanię piechoty, 3 szwadrony kawalerii i baterię artylerii. Bolszewicy zaraz po wejściu do rzeki zostali ostrzelani przez polskie działa i zaniechali forsowania. W nocy z 12 na 13 sierpnia 1920 roku oddziały polskie opuściły Wierzbicę. Nad ranem 13 sierpnia rzekę sforsowała rosyjska 6. Dywizja Strzelecka. Około godziny 7-8 bolszewicy pojawili się w okolicach Serocka.
Przez miasto przemaszerował patrol rosyjskiej kawalerii, który przeszedł główną drogą miasta, dzisiejszą ulicą Pułtuską i Warszawską. Zaraz za wylotem z miasta w kierunku Zegrza został ostrzelany przez dwa samochody pancerne i polską artylerię. Zatrzymało to Rosjan. W tym samym czasie w Wierzbicy odbywało się forsowanie głównych sił rosyjskiej 6. Dywizji. Bolszewicy weszli do miasta, skręcili w ulicę Nasielską i pomaszerowali w kierunku Marynina. Część sił została w mieście. Wróg zaborczy, wróg najeźdźca, wróg niosący z sobą niewolę narodu, ufa, że zdobędzie Warszawę, naszą stolicę. O Boże! Dajcie ludzie! Patrzcie, jak nas przedstawiają! Czy któryś z nas wygląda tak jak tutaj? Nie! Polski kapitalizm mydli wam oczy! Pewnie dziwicie się, dlaczego ja mówię do was po polsku. W naszej armii dużo jest Polaków, a ja sam zesłany. Ja zawód Saborski. Grigoriewicz. Ludzie, przynosimy wam wolność! Wolność od polskich panów, od polskich kapitalistów! Nasza armia idzie i niesie rewolucję na całą Europę. Wy jesteście pierwsi, którzy będą mogli zaznać tej rewolucji. Uwolnić się od polskich panów. Po co wam oni? Po to towarzysz Lenin stworzył tę rewolucję. Żeby ona poszła na całą Europę. Po to za nią walczył. Po to zlikwidował carat. Po to jesteśmy tu my, żeby nieść wam tą rewolucję, żeby ją nieść w całej Europie. Dajusz Rewiata! Dajusz Warszawo!